Siemaczku, ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Rock'n'Roll Nation Rewind. W serii, w której podsumowujemy sobie muzyczny rok 2023, oczywiście z mojej perspektywy, i w której to części opowiadam wam o zespołach, które poznałem na koncertach w 2023 roku właśnie. Dlatego lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie i możecie, a my przechodzimy do kolejnego zespołu. Drugim zespołem, który zaprezentował się na deskach dwóch kół w Warszawie podczas Diabolic Wave of Evil, był wrocławski Grimoire. Ta nazwa gdzieś mi się tam przewijała, a to wszystko dlatego, iż dwóch członków tego zespołu występowało wcześniej w takiej kapeli jak Savager, którą miałem okazję zobaczyć przy okazji Helicon Metal Festival Volume 2 w 2019 roku. No i teraz chłopaki postanowili stworzyć nowy projekt i grać heavy speed metal, i to jak najbardziej do mnie przemówiło. W tym roku wydali swoją debiutancką epkę Threads, na której znajdują się trzy utwory i te utwory były grane. Oczywiście na koncercie zaprezentowali o niebo więcej numerów. Jest to bardzo fajne heavy metalowe granie. Nie powiem, żeby mnie zwaliło z nóg, ale jak najbardziej jest to warte sprawdzenia. Koncert zapamiętałem bardzo miło. O płytce będę jeszcze opowiadał w oddzielnej wrzucie, jako że to jest płytka, która została wydana w tym roku, więc już bardzo serdecznie was do tego zapraszam. A sam koncert bardzo miło zapamiętałem i jeszcze zespół widziałem dwukrotnie. Widziałem go w Łodzi w Vulturze 4 listopada, a także widziałem ich podczas Heavy Artillery Volume 3 w klubie pod Minogą w Poznaniu. Więc te przynajmniej trzy razy z zespołem się spotkałem i utrwaliłem sobie ten materiał, który już oni grają. Ekipa jest naprawdę bardzo sympatyczna, bardzo fajna, no i dużo przed nimi, więc wspierajcie ich bardzo mocno, bo no fajnie jest tego typu grania posłuchać i cieszę się, że coś z Wrocławia wypływa, wychodzi i jest tego coraz więcej, bo ostatnio z tych zespołów z Wrocławia jakoś nie miałem okazji w ogóle poznawać, a tak tutaj właśnie się udało Grimoire złapać, no i się nie zawiodłem. Tak więc zostawiam was z ich muzyką, a my się widzimy już niebawem w kolejnej części. Tak więc dzięki wam wielkie za oglądanie i na razie.